Mi to wchodzi w. A masz ammo może 5,56? Takie do M4A1? Mam, już ci daję taktycznie. Kurde, złodziejka. Ale mnie do ściany. Ach, babka mnie do ściany przycisnęła. Nie mogę się wydostać. Ach. Teraz pomogę ci, poczekaj. Ale natrętna. No jak cielała. A widziałeś owieczkę jakąś po drodze albo kozę? Nie. Dobra. Ale no, wiem, że lubisz owców. Jeść. Mięso lubię. No. No. Jestem weganinem, a nie wegetarianinem. Kurde, kusi mnie ten USG, bo tym fajne prześwietlenia można robić. Właśnie to jest najlepszy gun przez ściany, żeby strzelać. Przez każdą ścianę przechodzi, nie? USG. O, co to było? Kur, strzelił ktoś. Chciał nas granatem zabić. Low friendly friendly. Don't kill us. We don't want any trouble. Hey, please don't do that. Kurde, ale pamięć to mam niezłą. A ja mam właśnie fatalną pamięć, strasznie słabą, ale bardzo krótką, nie za to. Sorry, bardzo krótką pamięć, ale fenomenalną. Mam fenomenalną pamięć, ale bardzo krótką, w ten sposób, nie? A co ja mówiłem? Patrz Felek, co tu się dzieje? Zadławiłem się aż kawą. Otwarzę te drzwi. Gdzie twoje buty? Zgubiłem, zostawiłem na pierwszym piętrze. Jan, będziesz krwawić, jak pójdę. Ja mogę i będę tutaj. Ja bym stąd spierdzielał, tak. Bierzemy i uciekamy. Tak, no, to znaczy stary sobor. Trzeba szybko zaznaczyć, albo dobiegniemy od razu, nie? No. Biegniemy od razu i ten, i wiesz, na ukos najlepiej. No i to lewą stroną pobiegniemy? A, zobaczymy, dobra. Dobra, 3, 4, dawaj. Akurat na nich wybiegliśmy, ty, no nie wierzę w to. Aha, właśnie chciałem przy okazji polecić, bo widzę, że troszeczkę, że kilka osób weszło na live'a. Chciałem polecić lekcje, bo ja jestem również nauczycielem DayZ, nie? Lekcje. Minuta złotówka, nie? I po prostu i płatność bezpośrednio. Płatność zbliżeniowo. Czyli aha, i jeszcze kolejna sprawa. Gdyby się dało, tylko niestety na razie po prostu pakiet uruchomiłem na razie na stronie naszej internetowej, tylko na razie dla kobiet, bo są dopłaty z Unii Europejskiej. Chodzi o parytety i na razie tylko dla kobiet. Czyli tak, po prostu tylko dla kobiet, płatność zbliżeniowo. Tak, i co jeszcze? No nic, no i tyle, nie? Ja dostarczam materiały i te, i strój BHP, ja dostarczam ubrania, nie? Ubrania i tak dalej, nie? No i ja zapewniam też zabawki, bo to jest nauka poprzez, tak, taka jest najlepsza nauka, że samemu coś robisz, czyli samemu będzie robione, a ja będę tylko po prostu patrzył, czy dobrze, nie? Ale fajne, i biznes, a ja wam mówię, ja jeszcze kiedyś będę bogaty, mówię wam. No, gość biega. No hi, man, friendly, idioto. Kurde, tak nie będzie. Ej, no przecież broniłem się nożem. A nie, że on wstanie i nagle ja też, pamiętam, była taka akcja, że trzech gości wyjaśniłem i się okazało, wszyscy przeżyli. Wszyscy wstali i mnie zabili, nie? A ja leżałem i patrzę, a gości ode mnie od tyłu. Ja lutowałem już gościa, leżałem na gościu, bo było ich trzech. I tak się ustawili, że szybko ich wyjaśniłem. Leżałem na gościu, lutowałem go i w tym momencie słyszę za mną kroki, wstał, nie? I dupa już stoi nade mną, celuje, mówi don't move. I jego kolega, na którym leżałem, tak, leżał i nagle i mnie złapał, nie? Objął mnie i mnie trzyma, nie? I trzeci jeszcze wstał. A dalej to już nie będę opowiadał. Bo już wiecie, o co chodzi. Ja mam te 2000 godzin w grze i po prostu już na przykład jak spotykam mniej niż 5 gości, to po prostu nie ma za bardzo wyzwania, nie? A tak to ja czuję, takie podekscytowanie, nie mylić z podnieceniem, jak właśnie jest przynajmniej tych 5 typa na mnie się rzuca, nie? Jak czuję właśnie 5 typa, to od razu czuję podekscytowanie, że takie PvP będzie wymiana, nie? Ty patrzcie, ktoś dobrą pralkę wyrzucił, nie? W ogóle jak tak można pralkę wyrzucać? Ty, ja nie chlałem jeszcze niczego dzisiaj. Co by było po alkoholu, nie? I jeszcze z Diegiem. Gdyby był Diego i byśmy pili alkohol, to jest koniec. Ja wam dam znać, jak będzie taka okazja, żebyście tego nie przegapili. O, dobrze jest się nachlać, ile się da z tej pompy. Ty pompuj. Dokładnie. Ja najbardziej lubiłem wujka Szmalca, co miał te... Co? Co pilnuj? Tego... Co? Kto cię smarował? Nie. Wujek cię smarował? Nie. To wiesz, że to powinieneś się rodzicom powiedzieć? Za późno. Minął czas. Wujka Szmalca, no że z kaczora Donalda przecież co... Nie pamiętacie, co w sejfie hajs trzymał, nie?
Szmalec zresztą. Jakiś loszken jest koło mnie. Ile jest people? 99. Ile jest people? Ile jest people na serwerze? No na pewno jedna pipa jest na szczęście. No dokładnie. Gdybyście znaleźli GCK, to chętnie wyczyszczę sobie lufę. Co? Kogo? Gun Cleaning Kit, to chętnie sobie lufę przeczyszczę. O, jedzonko. GC co? GC co? Gun Cleaning Kit po polsku. A po to, co wcześniej mówiłeś? GCK. Jak śmieszne, ale go śmieszne. Wiesz, zabił cię tam skaw, bo ci Nelsona założył. Weź tu. Nelsona. Tafu Nelsona. Od tyłu. No tak było. Nelsona tył to mu wujek zakładał. A, no tak. Przepraszam za kolegów. Dla wasz sufit to moja podłoga. To jest taka, Kasper, progresywna cenzura. Najpierw, wiesz, człowiek powinien się zabić, nie? I źle! A skończy się na tym, że nikomu Murzynem nie będzie można nazwać. Nikogo kim? Murzyn. Kuźwa, dobrze, że wyczyściłem. Wyciszyłem. Sama prawda, prawda? Ale ja Adriana zawsze będę pamiętał. Ty, typie z kamienką, ciebie, lewo, lewo, lewo! Lewo, twoje lewo! Typ tam dosłownie biegł przy stacji, przy straży, na prawo pobiegł. W stronę Kaspra. No i kamizdek. Jestem martwy. O Jezus. A jest, koło mnie faktycznie. Poczekam, aż się zacznie lutować. Zlutowane, trzeba uciekać. Taki odgłos uciekania. Powinni dodać DayZ taki odgłos. Kamil się pojedynkował. Weźcie, dajcie spokój. Dajcie spokój. Podszedł pod ścianę, nie? Jest jaki dance. Przepraszam najmocniej, muszę się rozłączyć z Discorda. Przepraszam. A oni naprawdę takie żarty mają nietolerancyjne. Nie ma tolerancji u nas dla braku tolerancji. A my lubimy takie tasiemce, nie? Jednego miałem wyciąganego kiedyś, nic przyjemnego. Postawili mi szklankę wody właśnie, byłem u lekarza. Postawili mi szklankę wody, nie piłem nic, miałem nie pić nic przez tydzień. Nie piłem. Przychodzę do gabinetu i szklankę wody postawili i miałem otworzyć buzię. Lekarz mówi, żebym otworzył buzię i zamknął oczy i postawił mi szklankę wody ten i czułem, jak wychodzi do szklanki wody, bo musiał się napić, nie? Masak, ohyda. U lekarz rodzinny, trochę dziwne. Pediatra. To był ordynator pediatrii specjalizacji. I ten, co miał pałę taką dużą, nie? To był Nigan, tak? Nigan, co miał największą pałę i właśnie miał na niej okręconego druta. Ty, może kiedyś zrobię ten streszczenie The Walking Dead, nie? Dajcie znać, gdybyście chcieli streszczenie The Walking Dead. Bo musiałem jechać do parafii na ten, do pracy, nie? A ten, bo dorabiam też kolejna praca. Ale fajna myszka, nie? Nowa, za 130 zł kupiłem. Mówię, nie, już nie będę kupował jakichś bezprzewodowych za 400. Prosta myszka, fajna. Dla tych, podobno dla profesjonalnych graczy, 49 gram waży. Nie ważyłem, ale tak mówią, nie? Chyba, że się nażre jak świnia, wtedy waży więcej, nie? Ale to sera, jaki dajesz. Wkurza trochę ten ogonek, bo jak ruszam, to potrafię przyczasnąć kabel, nie? Ogonka przyczasnąć. Ale mnie łuka, ale coś mnie ugryzło. Skurwysy. Nie no, coś mnie ugryzło. Może komary się budzą do snu. Ja mam tego Mossberga z Worna. Marki Worn. To jest chyba lepsza marka. To jest chyba jakiś walent Pumy. Dobra, wychodzę z PGR-u. Kurde. Ty, oni mieli tu jakiś program chyba kosmiczny. Falcon 2, nie? Typ. Kuźwa chyba mnie widział. Cholera. Ty, co? Nie? Dostał raz? Drugi leży. Dziękuję z całego serca, Lucyanos. Dziękuję, Lucyanos, z całego serca. O kurde, muszę siedzieć. Nie ma wyjścia. Nie zajebiście, ale zajebiście. A będziemy grali. Zajebiście. Dziękuję ci bardzo, Lucyanos. Aha, no, z tym Discordem. Ja coś szukam sponsorów, nie? Żebym ja tylko siedział 2-4H/7 przy tym DayZ. Cały czas. Siedziałbym. Wszystko bym tu robił po ciebie, wszystko. O nie, fucking hell. Pokażę wam tutaj jako nauczyciel DayZ, pokażę wam zajebistą metodę na wyjście. Patrzcie na to. Pyk. Tutaj stajecie sobie i skaczecie, nie? Zajebiście. Później tu i macie pozycję PvP, nie? I przez kurnik. Glowstick, chyba sobie w dupę mogę to wstawić. W sumie mogę, ale nie. I wiesz, się okazało, zabiłem wszystkich, a się okazało, że wszyscy wstali i mnie zabili, bo lutowałem już jednego, leżałem na nim. Nagle słyszę kroki za sobą, chcę się obrócić, a leżę na gościu, lutuję. Chce się obrócić, nagle tak, gość leży, obudził się, tak mnie złapał, trzyma mnie, nie? Kolega podszedł, jeb, shotguna, mnie zabiło, jego zabiło, tego co leżał, nie? Umówili się na mnie, nie, to nie. Pipa, wezmę pipa, pipę, wezmę pipa, żeby na zombie się bić, nie? Wy to tylko o jednym. Ja wiem, że ja statystycznie to tutaj widzę, że ja przyciągam samą śmietankę społeczną, właśnie...
mówią mi, często tu przychodzą goście i mówią, że jakąś śmietankę, czy bym nie chciał skosztować. Ja mówię, co kurwa? nie, to wy to jesteście naprawdę. Tu patrzę, ona tak, klika se, tak, klika w komputer, losowo, tak, według mnie to było losowo, według mnie. Klika tak w komputer. Patrzę, przytula hajsu 60 zł na godzinę. Kuski, przepraszam was na chwilkę. Kur, uciekła. No nie uciekaj. Aha, mogłem na nią wejść. Ale ja dwa razy w nią ten, na nią weszłem. Patrzcie, mam metodę na kozy, patrzcie na to. Bo tu jestem naprawdę, nie, no śmiejcie się, nie śmiejcie. Ja już mam 2000 godzin w DayZ. Nie zapomniała, bo mnie zobaczyła. Dobra, zapomniała. Patrz. Mamy to. Jeszcze jedno uderzenie po nim. To jest takie brutalne, ale wiecie, no muszę mieć jedzenie, nie? Znowu mnie zapomni. I koleżanka już mnie widziała, ale one... Ale ich język jest jakiś z dupy, bo one nie rozumieją siebie nawzajem nawet. Ty, co jest jeszcze? Ej, dobra. Musimy zapomnieć jeszcze raz. Patrz, weszła w drzewo. Nie, to nie jest moja wybranka, tamta jest moja. Którą już obijałem, nie? Kuźwa, co to brzmiało. No, a Lucianos, jak ty znalazłeś ten kanał tutaj? nie, żebym się nie cieszył. Tylko jestem zdziwiony. Jak znalazłeś tutaj kanał nasz tutaj? Mówię nasz, no bo my, ja z Diegiem często gram i my od początku z Diegiem graliśmy. Dobra, już musi paść, sorry, ale już... Nie ma takiej kozy, która nie padnie teraz. Kurde, co ten pipe taki słaby? Dobra, teraz padnie na pewno. Masz mojego... Ach, pipe'a. Jest genialnie. Widzieliście to? A można ciąć pipe'em? Nie można. W czasie badania snu, nie? Dorabiałem w kostnicy ostatnio. Przymalowałem. Widziałeś może jakieś moje filmiki? To czasami jestem w garniturze, nie? Występuję tutaj zwykle chyba w garniturze. Ostatnimi czasy byłem zwykle w garniturze, bo ja byłem po pracy właśnie z tego, z kostnicy. Ja na malowanie zwłok sobie dorabiam i tak sobie robię po prostu. Jakoś człowiek musi żyć i po prostu na przykład garniaki. Tam można sobie dorobić. To jest taki ekstra jakby napiwki, można powiedzieć. Napiwki jak mają kelnerzy. To tutaj ciężko, żeby mi klient dał napiwek, nie? Więc ten... garnitury na przykład. Ubieram garnitur do pracy i jak denat ma lepszy, to podmieniam, nie? Ja się ubieram w jego... Na przykład mam teraz Versace dwa garnitury, tak się zamieniam, nie? Kupuję najtańszy i zamieniam. Ale to wiadomo, no każdy, tak jak kelner, no przecież to jest normalne, tak jak kelner na piwki, tak ja też muszę jakoś, nie? Dobrze, że się skończyły te jakieś imprezy, tragedie, te jakieś te tańce jak małpy, daj pan spokój. Nie wiem, chyba, że to ty to lubisz, albo ktoś to lubi, to wiadomo, to co kto lubi, to nie chodzi o to, nie? Tu jesteśmy bardzo tolerancyjni, nawet dla braku tolerancji, nie? To jest właśnie problem, to jest problem współczesnego społeczeństwa, że jak ktoś jest nietolerancyjny, to inni go nie tolerują. To jest problem, nie? Ktoś ma prawo być nietolerancyjny. Ja nie jestem, ale na przykład taki Diego, kolega mój. Ty, no ale tu okno to... Nie wiem, kto to projektował, nie? O, tu się mogę wykazać. To jest właśnie rozdzielnik prądziszowy tak zwany, nie? Tutaj rozdzielnik prądziszowy jest na charge'a. Tu się wrzuca pieniądze chyba, charge. I obok jest długopis, ktoś zapisywał. Prądzisz. Charge'owy. Zajebiście jest off. Ale nie mam baterii. No nie wiem, no lepsze gówno niż pustka, nie? Ja dorabiałem sobie za granicą. To na 3 miesiące pojechałem, ale tęskniłem za ojczyzną. Czułem, że chodzę po nie swojej ziemi, nie? Tęskno mi było do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, posrebrzanych, pozłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem. Otłuczek, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień cielina pała. Ty co jest? Zobacz, Larebu, jaką ulicę tutaj mają zajebistą, patrz. Jaką zaśniedziałą trawą, widzisz, patrz. Księżyc zbliża się małymi krokami noc, a w nocy nikt nam nie podskoczy. Co tu piszesz, Larebu? Oglądałem twoje ostatnie najlepsze momenty z ostatniego tygodnia, który ukazał się dzisiaj o 11 w niedzielę na twoim kanale i bardzo mi się podobały. Uważam, że są lepsze niż wyżej wymienieni autorzy, czyli... To jest Kirlen i kuzyn. Nie no, Larebu, już nie ten, nie wkurzajmy tych twórców, nie wkurzajmy, bo jeszcze tu mi przyjdą i mnie zbanują. Wyjaśnią mnie. O nie, ale kurde, piętę sobie obtarłem. O nie, dwa zombie to jest wyrok śmierci. Ej, co jest? Jak? Jak on przeskakuje przez to? Co to było? Kurde, co jest? Ja jestem pijany. Albo nie, on do łap bierze, niepotrzebnie ona bierze do ręki. Zamiast od razu do tego, do środka, nie? Do rzeczy. A pan policjant. Na interwencję jechać, a nie tu. Uczciwych ludzi napadać po nocach. No dobra. Jesteś aresztowany.